trudno, jesteśmy. Jesteśmy. Konrad Hyszkiewicz. Wojciech Biedroń, klapu, klap. To my, to my. Są bobry, drodzy państwo. Jesteśmy prawie, że wszyscy. Prawie. Na stanowiskach, tak. Natomiast chciałbym cię spytać, Konradzie, o bardzo ważną kwestię. Pytajcie. Ty podobno byłeś w tym czymś. Tak, byłem w tym pudełku. W tym pudełku byłem, w tym pudełku. Tak? Osobiście widziałem, aha, jak to w środku wygląda. A tam podobno strasznie mało jest tych jakichś... No powiem szczerze, w większości to widziałem puste ściany. Puste i zastanawiam ściany. Się, czy to właśnie też jest może element o to, że, ekspozycji. Że Rafała Trzaskowskiego nie ma, bo go nie ma. No. Może to jest symbolika taka. W telewizorze przed chwilą oglądałem, że on w jakimś mieście siedzi i opowiada, co zrobił w Polsce po wyborach. Może rzeczywiście ta pusta przestrzeń to jest po prostu ekspozycja, która ma symbolizować niebycie Rafała w Warszawie. Niebycie Rafała w Warszawie, czyli permanentny stan. Tak, myślę. Bo słyszałem, że dzisiaj znowu Rafał... Nie, dzisiaj Rafał był. I o tym zresztą powiemy zaraz, ale też... Był tylko rano. Ale był tylko rano, bo już jest w Radomiu. Dokładnie. Był pod Warszawą. Pod Warszawę. Pod Warszawę. Chce przyłączyć Radom do Warszawy. No niektórzy złośliwi mówią, że to Radom to jest najbardziej wysunięte na południe dzielnica Warszawy. Już a człowiek, tak. Ja się z tą opinią absolutnie nie zgadzam i się od niej odcinam, więc... No tak, tak. Czekaj, bo coś do mnie... Radom mówiłem... to jest oczywiście wspaniałe miasto. Wiemy to... też, ja bardzo lubię. I może z Radomiem by się udało obalić Trzaskowskiego, bo znając jakby preferencje wyborców w Radomia, natomiast nie chcę niczemu, wiesz, nie, my w ogóle, tak, wiesz, nie, my się absolutnie odcinamy od jakichś takich, wiesz, animozji na przykład. Nie, 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 oczywiście. No, nie? Sosnowca też się nie śmiejemy. Ale widać, że Rafał Trzaskowski Złodzi. Bardziej lubi Sosnowiec właśnie, Bielsko-Białą, ta Radom teraz. No, nie, uważam, no, najbardziej że... lubi chyba Berlin i Paryż. A nie, no to Le Pachy, to jest oczywiste. Dobra, mamy Namaste, mamy Cypisa Rumcajsa, mamy Stefana Szadnua, wiadomo, mamy Tadeusza Lewandowskiego i mamy Tom Groma, mamy oczywiście. Czekajcie, ktoś jeszcze jest, no, oczywiście bez Spinelli. A. Muzeum Taśmy Klejącej. Oczywiście, że o to w istocie. Nie, nie, Rafała Trzaskowskiego, oczywiście. Muzeum i taśmy, tutaj jest taśma, jest dużo taśmy, słuchajcie, bo chciałem... Aczkolwiek on chyba używał takiej czarnej, z tego co pamiętam. Nie, przeźroczystej. Tak? Tak, przeźroczystej, oczywiście. O, to... Ja pamiętam to, jak dziś, słuchajcie. Takie, takie powiem ci, że chyba... Że się, no, chciałem, żeby pan Rafał był lepszy w naszych oczach, niż rzeczywiście on jest. Pan Rafał chce być prezydentem wszystkich Radomiów. Wszystkich Radomiów, wszystkich Bielsk Białej i wszystkich... No to dobrze, ale drodzy państwo, był dzisiaj rano w robocie. Berlinów też. Berlinów. Nasz Hanower. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Nasz Rafał Trzaskowski. Zatrąb. Otworzył dzisiaj linię tramwajową w Młocie. Tramwaje też tak robią. Nie, tramwaje robią dzyń-dzyń. Tak. Tak, to bardziej jakiś tak. No i drodzy państwo, ten tramwaj pojechał nam do Wilanowa. Wilanowa. I tam jest, chcieliśmy państwo, za chwilę chcę pokazać tutaj z tableta, bo tam, jak wiesz, jest świątynia Opatrzności Bożej. Tak, tak, rzeczywiście. Opatrzności Bożej. Opatrzności. Ale koledzy z warszawskich tramwajów, no, dali inną nazwę na przystanku, drodzy państwo, zobaczmy to. No popatrzcie, świątynia, czekajcie, Opatrzności. Ktoś opacznie chyba zrozumiał nazwę tej świątyni. Tak, koledzy z Radia Plus Warszawa, wczoraj wieczorem czuwała nami opatrzność. Na szczęście dziś to już opatrzność, czyli tak jak trzeba. Czyli wszystko na opak. Bo to jest ten tramwaj, jest taką świątynią opatrzności Rafała Trzaskowskiego. No. No może być tak, rzeczywiście, wszystko robi na odwrót. Tak, opatrzność mi się bardzo, bardzo, drodzy państwo, podoba. Ale Rafał Trzaskowski wsiadł do pociągu, nie wiem jakiego... To za chwilę. Wsiadł do pociągu, drodzy państwo, no i co? No i jak wsiadł do tego pociągu, właściwie do tramwaju, to się okazało, że on zajął miejsce, ale zresztą... Zresztą już nie straciło miejsc, tak? Panie, tam nie za bardzo. No zobaczmy to, drodzy państwo. Niesamowita sprawa. No. Znaczy, wiesz, to, ja go rozumiem. On się rozsiadł. On na co dzień nie jeździ komunikacją. Te wszystkie to kobiety... może wiedzieć, że, wiesz, że trzeba kobietom, czy kobietom ciężarnym, czy starszym ustąpić miejsce. No on ma pewne doświadczenia z tym związane. Słuchaj, no, myślisz, jakie? No, że kobiece, tak? Kobiece, że kobieta zasadniczo ma stać, kiedy on siedzi, no. To trochę jak w tym. Pamiętam, że były takie... Może on od tych imigrantów muzułmańskich. No właśnie chciałem to powiedzieć, że wiesz, kiedyś na przykład w XVII wieku, jak były
były portrety rodzinne Tatarów, no to pan, wiadomo, muzułmanin siedział, a cała rodzina, czyli kobieta i córki stały koło niego. No wiadomo, kto jest tutaj w tej hierarchii najważniejszy. Dlaczego Rafał Trzaskowski, Bogdan Dem pisze, nawet się nie nadaje na prezydenta Czajki? No, nie ma takiego miasta Czajka. No dobrze, to my przypomnijmy... Jest Żuraw Zdrój, tak? Jest Żuraw Zdrój. To my przypomnijmy, drodzy państwo, jak to kiedyś już Rafał Trzaskowski siedział, gdy ktoś inny stał. Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. No i rewelacyjnego dyngusa. Aleś wymyślił. No, no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego. A żona przy kuchni. Tak jest. I to jest porządna muzułmańska rodzina. No, oczywiście. Bo on teraz te meczety będzie pozwalał na budowanie. Otóż to żona przy garach stoi, pan wielki siedzi, wiesz, w kuchni. I to jest porządek, panie kolego. Fanpage. Oczywiście ja się odcinam. To odcinamy jakby... się. Nie. Już wiadomo, że kobieta ma ogromne prawa w tej pięknej skądinąd religii. Dobrze. Oczywiście. Takie same jak ludzie. Prawie jak ludzie. Dobrze. Nie, oczywiście. Nie, odcinamy się, oczywiście. Drodzy państwo... Ale pan Rafał mógłby tak pewien Rafał pojechał na gapę, to fanpage bez spiny napisał. No właśnie, też chyba o tej kontroli biletów będzie dzisiaj. Ale słuchajcie, kiedyś, pamiętacie, Rafał Trzaskowski wsiadał do tramwaju, nie za bardzo wiedział, gdzie jest, czym to się je, którędy się jeździ. No tak jest, prawie wrażenie zagubionego. Zagubionego troszeczkę. No cóż... Ale zawsze coś czytał, książkę miał, zawsze z książką jeździł. No miał jakiś rekwizyt, ale teraz już przestał czytać chyba. Wszedł w XXI wieku, że tak powiem. A, dobra, no to zobaczmy w takim razie. No i teraz pytanie zasadnicze, czy on tam, nie wiem, grał w węża, chociaż węża to już się chyba nie gra na tych nowych telefonach, albo odpisywał hejterom, którzy go hejtują za to, że wsiadł do tramwaju. Kobietom, co mu tam pisały, panie, ustąp miejsca, nie? I starsze kobiety stały i młodsze. Cicho, kobieto. Do kuchni, nie? No dobrze, ten nasz dżentelmen, to jest taki dżentelmen. Myślę, że nasza kobieca widownia chyba zmaleje po tym odcinku. Słuchajcie, nie. Drogie panie, to jest oczywiście satyra. Nie my wam mówimy dokładnie. Do kuchni, to wam Rafał mówi do kuchni, słuchajcie. Ale od razu nam się przypomniała taka scena z wspaniałego serialu Alternatywy 4, jak to kiedyś można było podróżować zbiorkomem. Wprawdzie w tym przypadku autobusem, ale taki wagon restauracyjny, czemu nie? Oczywiście. Wspaniale! Mamy nareszcie autobusy restauracyjne. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Wiedziałem. Cudownie, że jesteś. Daj mi. Stetę? Coś na ząb? I lody dla małych. No to tak. I warto wspomnieć, kim jest ta dziewczynka? Tak, no to jest nasza Aleksandra Bińska, to jej świętej pamięci wielki ojciec. Pozdrawiamy ją serdecznie. Pozdrawiamy, Olu, bardzo serdecznie. Ta scena wryła nam się w pamięci i jak widzę Rafała Trzaskowskiego w tym... No właśnie, może Rafał Trzaskowski wprowadzi jakieś wyższe standardy do komunikacji, jak on będzie jeździł oczywiście. Aha, no właśnie. Że właśnie będą i wagony restauracyjne, proszę. Czyli jak zostanie prezydentem Polski... To zrobi to w całej Polsce, W całej Polsce będą wagony restauracyjne. Tam, gdzie będzie on jechał. No czyli... Tam, gdzie on będzie, no wiadomo, dla niego. Dla niego, no i dla ludzi, którzy z nim podróżują. A dla reszty pusta miseczka Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, no ścisk, tłok, wiesz. Spóźnione autobusy, Słuchajcie, ta Polska, my tę Polskę widzimy. Ta Polska wygląda, drodzy państwo, jak to muzeum Rafała Trzaskowskiego. Tak. Jak ta pizza z Jagodna, drodzy państwo, słynna. Też prostopadłościenna. Prostopadłościenna i też pustawa, w środku niewiele. Uśmiechnięta, prostopadłościenna Polska. No ale oczywiście, to jest wizja, proszę To pana. Jest wizja, oczywiście, że tak. I jest spokój i porządek. Drodzy państwo, ale wstrętni internauci, zamiast docenić, że Rafał Trzaskowski, strasznie, ja ich pogonię tym mieczem tak się jest. Zaraz. Będziemy wszystkich. Po głowie tak walić obrę na was wyślemy. Słuchajcie, zamiast chwalić,
że to pięknie, że to wspaniale, że są te tramwaje. No właśnie. Że ten tramwaj po tym błocie tam jeździ tam i z powrotem, nie do tego widzenia. A no właśnie, nie zdążyli w końcu położyć, bo żeśmy wczoraj pokazywali. Nie zdążyli. Czyli on tylko pojechał, stanął i trzeba było przejść się na piechotę. Może przywieźli liści z parków i rozsypali się tak było. I po tym tramwaj przejechał. Hmm? Sprytne. Sprytne. Naprawdę sprytne. Ale przynajmniej jest jesień, nie trzeba trawy na zielono malować tam. A tak, bo oni to wszystko tam ten, w tych takich. Trzeba pana Rafała tylko podmalować. Nie, trochę, nazywa, dywany trawiaste, czy jak. No dobrze, tramwaj zwany pożądaniem, nie, tramwaj zwany pożądaniem za chwilę będzie, ale będzie. Na razie, drodzy państwo, te wstrętne dwa memy, pokażmy, bo naprawdę, nie mogę się na to. O, bonjour, pani też pierwszy raz tramwajem? Ci ludzie to są pani znajomi? Ach, ta pogoda, wybory, Trzaskowski jest kim. A tutaj... Przepraszam. Czemu wpuściła pani do mojego tramwaju jakichś obcych ludzi? To pasażerowie, panie prezydencie. Ach, no, można się zdziwić, oczywiście. Można, bo przyjeżdża taki, wiesz, Rafał Trzaskowski. Nigdy w życiu nie był, chociaż on prawie przy samym metrze mieszka. No właśnie, z tego, co żeśmy chyba kiedyś ustalili, tak, to pan Trzaskowski mieszka 200 metrów od stacji metra. No jakoś tak. Mhm. A od stacji Ratusz Arsenał do roboty ma 50 metrów. Te 250 metrów to jednak chyba za dużo. Nie, to jest o jeden przystanek za daleko. Tak, wiesz, jeździć komunikacją. No, taka jest sytuacja. W ślad za Rafałem Trzaskowskim i teraz tramwaj zwany pożądaniem. O, to teraz tak, bo bohaterka jest tramwaj zwany rozchełstaniem chyba bardziej niż pożądaniem. Pani Marianna Schreiber rozpoczyna swoją kampanię prezydencką, bo oczywiście ona ją codziennie rozpoczyna. Tak, i teraz z każdym kolejnym tweetem. Tak. Kolejnym tweetem i ruszyła, drodzy państwo, ruszyła za Ale nie byli tak gospodarni ludzie, którzy tam ją przyjmowali w tej tramwaju. No, doszło tam do... No, ale to sami posłuchajcie. Jest 7 rano, dzisiaj pierwszy dzień kursowania tramwaju do Wilanowa. Od 2,5 godziny już jeżdżą tramwaje. Zapraszamy państwa. Jest 7 rano, to pierwszy dzień kursowania tramwajów do Wilanowa. Tak naprawdę tramwaje tutaj już jeżdżą od 2,5 godziny. Zapraszam państwa. Jadę tramwajem, a więc jest to początek mojej kampanii prezydenckiej. Kochani, od momentu wejścia do tramwaju, czyli minęło równo 5 sekund, wsiadł pan kontroler o numerze 0191. Nie pozwolił mi zakupić biletu, mimo że stałam przy maszynie do biletów i groził mi policją, ludzie zaczęli mnie bronić. No, był strasznie niemiły, kazał mi zapłacić mandat w wysokości 164 zł. Także te pieniądze poszły na prezydenta Trzaskowskiego i jego udawanie kampanii wyborczej. No gratulacje, no chyba nie tak to powinno wyglądać. Powinno być ulgowo, bo jest pierwszy raz. Dzisiaj, gdy pierwszy raz jeżdżą tramwaje do Wilanowa, to powinno być ulgowo. To powinno być ulgowo. To trzeba petycję do pana prezydenta. To był dzień pierwszego pasażera. No, oczywiście. Oczywiście, znaczy, że tak. A ja się zastanawiam, czy pan Trzaskowski miał bilet. No bo jednak jechał. No tak nie wyglądało na to. Wajem, no nie wyglądał, ale nikt go nie sprawdził. Bo w sumie chyba z Krakowa jest bardziej niż z Warszawy, nie? A myślisz, że tam się oszczędza na biletach? No, tam się na wszystkim oszczędza generalnie. Słuchajcie. Ale Kraków też bliski naszemu sercu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ale nie, to jest bulwersująca sytuacja. Musimy ją skomentować. Czy sugerujesz, że pan prezydent Rafał Trzaskowski wszedł se do tramwaju jak do siebie? Nie skasował biletu, zajął starszym paniom i paniom innym miejscem. Ale jeszcze powiem ci, jeszcze więcej. Siedział na komórce, grał cały czas. Tramwaj to jest miejsce publiczne, no. I powinna być równość kandydatów. Jeden kandydat może nie kasować biletów, a drugi nie. No właśnie. No i to jest skandal. I o tym powinny właśnie wolne media powinny o tym właśnie mówić. Wolne media. Dokładnie tak. W likwidacji. No dobrze, no i o to są te wybory. Po to są te wybory. O po to są te wybory. Tak jest. Dobrze, Patryk Jaki trochę nam pozazdrościł Lansu. Z naszym pięknym budynkiem. Naszym pięknym. Ale przynajmniej ma dobre wzory. Muzeum, czyli nas. Muzeum taśmy klejącej imienia Rafała Trzaskowskiego i postanowił troszeczkę, no tak się podśmiewywać. Podworować tak. Sobie. No to zobaczmy. Halo? Czy z prezydentem Trzaskowskim? Można? O. No, dzień dobry, panie prezydencie.
Bo więc ja przygotowałem dla pana projekt muzeum w centrum Warszawy. Tak, tak, piękny. Czy jest nowoczesny? No moim zdaniem to jak nic nowoczesny. Przypomina taki, no można powiedzieć, biały kontener. Ile za niego chce? No wie pan, tak patrząc na nowoczesność tego projektu, to powiem z miliard bez kozery. Za dużo. No dobra, niech będzie 700 milionów. Zgoda? Zgoda. Dobra, to ten projekt przyślę pocztą. Dziękuję. Do widzenia. Czy myślisz, to jest świetny projekt, łatwo go zmieścić w kopercie. Czy myślisz, że tak to właśnie mogło wyglądać? Jak pokazuje pan jak? Nie, no, że ktoś chciał miliard, a Rafi, dobra, tyle. A wtargował do 700 milionów. To teraz jakiego ten to ma łeb do interesu? Ma. Czy temu sypnął miliard, nie? A ty powiedział, panie, no to trochę dużo, nie? Dobrze, 700 milionów. Deal. No i tak jest. Tak. Może dobrze, tak było. Byłeś jedną z tych osób, które nawiedziły. Miałem te wspaniałą przyjemność być w środku i podziwiać ekspozycję tego zacnego muzeum. Mm. Tak, naprawdę powiem szczerze, wybitne przedstawienie współczesnej sztuki w wydaniu nie tylko bardzo pięknym artystycznie, ekspresyjnie, aha, natomiast też bardzo to jest to sztuka zaangażowana. Aha. Bo tam jest dużo performerów. Że... No, na przykład są frędzle. Są frędzle i one są po to, że trzeba walczyć ze zmianami klimatu. Z tego, co jak pociągniesz frędzla, to co? Nie, tak jak mi powiedział wydawca, są frędzle grozy. One mają przedstawiać po prostu... Nasz koniec smutny. Znaczy, no, bo ja jestem generalnie ciemny chłop, oderwany. Ja się nie znam na tej sztuce nowoczesnej, ale z tego, co przeczytałem na tej tabliczce, było, że... To właśnie ma symbolizować po prostu zmieniający się klimat, to, że ludziom się żyje gorzej, dobrze, że to, ma wody. To czekaj, to my pokażemy może, niech państwo sami ocenią. Pokażmy to, tak. Znaczy, to ostatnie, powiem szczerze, że to wy żeście znaleźli. Ja nawet nie byłem świadomy istnienia tego... Szlachta nosiła przy, wiesz, żupanach kutasy, nie? Tak, może chodziło rzeczywiście o ten element garderoby szlachetskiej. Tak, oczywiście. Tak wydaje chyba. Bo na przykład tam były takie sceny zombie, że oni się tam przewracali tam i z powrotem. Niestety nie wiedziałem, o czym to jest. I tutaj a może to jest imienia tego narkotyku, co to w Ameryce ludzie tak się zachowują? Tego na F, tak? No. Co ten właśnie, co my go nie polecamy. Podobno nie. George Floyd go miał, ale to my się... Nie, gdzie w życiu? To odcinamy, nie. Się, no. Black Lives Matter. Black Lives Mattersy, tak. Jezus Maria, no dobrze. Nie, no, ale powiem ale ci... To jest, znaczy, ja powiem ci szczerze, znaczy, nic nie zrozumiałem, poczułem się, ale lepszy się poczułeś. Poczułem się lepszy, tak. Bardziej ukulturalniony, no, taki naprawdę... Nareszcie. Powiem szczerze, zaczerpnąłem takiego, a nie wiesz, tylko robota, sznytu. A widzisz, a nie tylko robota, Biedronka i bloki. Dokładnie. No i o to chodzi, żebyś ty się czuł jak taki lepszy... Uchowiony, ukulturalniony, taki wiesz, no... No lepszy. Warszawski. No mówię, warszawski sznyt. I dlatego uważamy, i nie tylko my, jak się okazuje, że za bycie w Warszawie powinno się otrzymać dodatek warszawski. Tak jest. Pieniądze się warszawiakom należą z góry za to, że są lepsi od innych Polaków. Od innych Plolaków. Plolaków. Jak mawiała pani marszałek Kidawa-Błońska. No to zobaczmy, bo to nie my wymyśliliśmy, tylko Gazeta Wyborcza o tym wypisze takie rzeczy. No, no właśnie, chcą dodatku za warszawskość, bo koszty życia są wyższe niż pensje. Ale wiesz co, ale tutaj jest jeden mankament, ponieważ pensje w Warszawie chyba też są średnio troszeczkę są wyższe. Dlatego wyższa pensja, wyższy dodatek. Czego nie rozumiesz? Nie, bo ja myślę, że to oni źle kombinują. Oni właśnie powinni dostawać dodatek za warszawskość, za to, że mieszkają w Warszawie. Że to jest takie wspaniałe miejsce, gdzie po prostu, wiesz, ludzie są lepsi. Wiesz. Nie jest tu Rafał. Jest Rafał. To już jest w ogóle sam ten fakt, że powinien być duży dodatek. Tak. Dodatkowo, wiesz, wydaje mi się, że jakby, no wiesz, no...
jednak Warszawa to tu, wiesz, przyciąga właśnie ludzi, którzy nie wstydzą się tęczy, walczą o lepszą przyszłość, o klimat. Są ostatnie pokolenie wiele... przecież jest z Warszawy. Pokolenie. Już wkrótce będzie o nich głośno znowu. No dobrze, to w takim razie, się ale po co w Warszawie dodatek warszawski? Może zamiast 800+. Bo mają wycofać. Nie, to jeszcze, znaczy 800+ i tak wycofają, ale to, bo teraz wytłumaczę ci, dlaczego ten dodatek jest potrzebny. Bo w Polsce jest wszystko spoko z gospodarką. Dzisiaj deficytowana jest, dzisiaj rząd powiedział, że nie ma na nic pieniędzy. I deficyt jest chyba będzie większy. Większy będzie deficyt, ale wiemy czemu. A. Ty to wyłapałeś nawet dzisiaj na konferencji pana premiera. Rozgryzłem to. Myślałem, że ty to powiesz, dlatego wiesz, udawałem zatroskanego. Nie, no tak, to... Jeżeli tak, to ja mogę powiedzieć w takim razie. Rzeczywiście, drodzy państwo, będzie deficyt wyższy, ponieważ jest niższa inflacja. Tak, posłuchajmy Donalda Tuska. To jest wielki specjalista od tych rzeczy. Jak państwo wiecie, minister finansów zaproponował nowelę budżetu na ten rok jeszcze, na rok 2024. Deficyt będzie większy. Chciałbym tu od razu powiedzieć, że jesteśmy oczywiście w sytuacji dość paradoksalnej. Ten deficyt jest większy i trzeba to uczciwie zapisać w ustawie budżetowej, bo w jakimś sensie udało się nam więcej osiągnąć niż zakładano, kiedy ten budżet układali. Nasi poprzednicy, myśmy przyjmowali ten budżet na rok 2024. Dlaczego mówię o paradoksie? Wpływy do budżetu państwa są wyraźnie mniejsze, bo inflacja jest mniejsza niż zakładano w budżecie. Ależ to jest geniusz ekonomii. To jest geniusz, że ta inflacja jest mniejsza, więc wpływy są mniejsze. Spółki Skarbu Państwa, jak przynosiły miliardy, to przestały. No ale bo widzisz, przestały być pisowskie w końcu. Rozejść się wszyscy. Ale zobacz, jest powód, żeby tutaj Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu. A. On zmniejszył inflację i przez to jest wyższy deficyt. Przez to jest wyższy deficyt. I trzeba po to jego wina. I ta miseczka, proszę ja ciebie. Jest pusta przez pana Glapińskiego. Wszystko jasne. No nie, bo ja tutaj czytam, bo to wiecie co, czekajcie, bo ja to pokażę. To Polska Agencja Prasowa, mam tu na tablecie, drodzy państwo. I ta Polska Agencja Prasowa twierdzi, że rząd przyjął projekt noweli budżetu na 2024 rok, maksymalny poziom deficytu wzrośnie ze 184 miliardów do 240. Chcesz mi powiedzieć, że ten rząd, a on nie jest najmądrzejszy, czekaj, pieniądz... ukradł kolejne 60 miliardów złotych. Czekaj, pieniądz straci na wartości, tak. Znaczy, zyskuje na wartości, bo spada inflacja i przez to jest wyższy deficyt. To jest jakaś ekonomia piątej czy szóstej gęstości, której chyba nie rozumiem. Nie rozumiemy, nie bo my nic nie rozumiemy. Czy zawsze tak jest... No ale pan Tusk jest specjalistą, nie będziemy podważać jego kompetencji. No, pusta miseczka, pusta po pizzy ten. Tak i jest. W sumie i mi pusty... też już się woda kończy. Czysta woda mi się kończy. A to jest w środku, drodzy państwo, tak tego jest. Wspaniałego... Tego tak wyglądają wnętrza tego muzeum. Tego muzeum. Tak. Widzimy to wszystko. Ja oczywiście wyjmie performerów jeszcze. Performerów, tych, co tam się tarzają. Tarzają po tej podłodze, tak. Czekaj, bo teraz to się nie chce zamknąć, bo to jest taka szkatułkowa konstrukcja. Bo tutaj coś nowatorskie się... rozwiązanie. Nowatorskie rozwiązania. I ta taśma już też przestaje trzymać po jednym dniu. To jest nowej, no. Dobra, biegniemy dalej, bo mnie tutaj, wiesz, krzyczy na mnie nasz pan Grzegorz z reżyserki. Podobno znalazłeś jakąś sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja wstrętna, bo wiecie, Trump był w McDonaldzie i tam... Tak się ile rozmawiał z ludźmi. Sztuczna inteligencja przygotowała taką samą sytuację, tylko wyobraźmy sobie Donalda Tuska. Przepraszamy za poziom tego, my się generalnie odcinamy. Coś strasznego. Ale w sumie wiele mówi o też geniuszu organizacyjnym przede wszystkim pana Donalda Tuska. Słuchajcie, że jak tam na początku on tam krzyczy, to ja się zastanawiam, bo tam była taka historia, że tam podobno krzyczał na jakieś ministerki i ministrów, tak, ten mobbing stosował. Myślę, że to tak mogło wyglądać? Ja mam inną koncepcję. No. Moim zdaniem on krzyczał, bo on nie chciał w McDonaldzie, tylko w niemieckiej knajpie chciał. Aha, Wurst tak chciał zamówić. Wurst! Brat Wurst bite. Gdzie jest Wurst i gdzie jest Brat Wurst? Brat Wurst.
No taka sytuacja, no, no drodzy państwo. Keine Wurst. Keine Wurst i keine Grätzle. Już w sumie są keine Grätzle, bo nam przywożą tych imigrantów tu. Niemcy, wiesz, wrzucają ich tam na pakę, wyrzucają u nas. Może tak jest, tak. No, tak, wiesz. No drodzy państwo, moim zdaniem byłoby inaczej, gdyby Donald Tusk wszedł do tego McDonalda, tak naprawdę by wszedł do tego McDonalda, to tak, frytki skończyłyby się po 5 minutach. To na pewno. Gaz, prąd wyłączyliby, no bo nie płacił rachunków. Dla mnie to by tak wyglądało. No. Wydawca pyta, czy jeszcze puścimy jak? Nie. Nie puścimy. Nie. Czyli puścimy. Co w takim razie co? Nie, dobra, puścimy. Klaudia Jachira, drodzy państwo, chcieliśmy was przyjąć. Ale nabrałeś nas tutaj. Niepewności. Dużo się przewija takich wypowiedziach państwa temat badań. Ja myślę, że nie ma lepszego badania i nie ma lepszego analizy nastrojów społecznych jak wybory, które odbyły się rok temu. A Polki i Polacy równo rok temu, miliony Polek i Polaków równo rok temu zagłosowało, czy głosując na Koalicję Obywatelską, czy głosując na Trzecią Drogę, po prostu zagłosowało na przywrócenie niedziel handlowych. Głosowałeś? Tak jest, to będziesz miał, pracę w niedzielę. Konrad Hruszkiewicz. Wojciech Biedroń. Też będziemy pracować w niedzielę. Wszyscy będziecie pracować w niedzielę. Do zobaczenia, do jutra. Do jutra. Siedzieć, też będziecie siedzieć. Do widzenia.